Cześć! Nadeszła pora, by w końcu w serii Top zagościł mój ukochany amsterdamski Ajax. Zapraszam na zestaw naj dotyczących ekipy najbliższej memu sercu. Tradycyjnie do pomocy i dla urozmaicenia poprosiłem dwie inne osoby o podanie swoich typów. Tym razem nie bawiłem się w jakieś tam specjalnie inne punkty widzenia, bo jedyną słuszną opcją jest kibicowanie Ajaxowi, i do odcinka zaprosiłem dwójkę redaktorów serwisu afcajax.pl. Panowie na stronie funkcjonują jako Mickey i Leslie, drugi z panów jest zresztą właścicielem portalu. Pomimo tego, że kibicujemy jednej ekipie, różnimy się dosyć mocno w podejściu do wielu zawodników czy klubu ogólnie, dlatego różnorodności nie zabraknie. Tradycyjnie przypominam też, że przy swoich typach kierowaliśmy się tym, co znamy z autopsji, nie zakurzonych taśm czy innej Wikipedii. Jedziemy. Ulubiony piłkarz. Macie tak, że waszym ulubionym piłkarzem jest ten, którego koszulkę, bazarową rzecz jasna, mieliście jako pierwszą? Ja tak mam i stąd przez te wszystkie lata, które jestem z klubem, nikt nie zdołał zaskarbić sobie mojej sympatii tak skutecznie jak Jari Litmanen. Miki wskazał na Suareza, który dał Joden bardzo dużo zarówno na boisku, jak i poza nim, a Leslie wybrał mało znanego piłkarza o imieniu brzmiącym podejrzanie podobnie do pseudonimu właściciela strony o Dumie Moku. Leslie Desa, bo o nim mowa, to sympatyczny chłopak, który aktualnie biega po skrzydle w Tilburgu. Najmniej lubiany piłkarz. Trudno mi zrozumieć, co takiego zrobił Milik, by można było go wskazać w tej kategorii, ale jest on wyborem Leslie'a. Może chodzi o napływ sezonowego zainteresowania klubem? Nie wiem, mniejsza. Drugiego z redaktorów swoim boiskowym egoizmem irytuje El Ghazi, a dla mnie wyborem mogła być tylko Wajza w postaci Vermeera, o którym zresztą nagrałem kiedyś krótki materiał. Najlepszy piłkarz. Suarez. Od siebie dodam tylko, że długo walczyłem ze sobą, zanim przyznałem, że urósł faktycznie w koszulce Joden pokazywał rzeczy, które zaimponowały mi bardziej niż występy mojego ulubionego Litmanena. Zaznaczę tylko, że było blisko i piłkarz Barcelony wygrał nieznacznie. Szalę przeważyła chyba siata założona neście. Najgorszy piłkarz. Ajax to wielki klub, w którym jednak nigdy nie brakowało piłkarzy o jakości zupełnie niepasującej do marki Joden. Kimś takim z pewnością był Rob Wielaert, na którego wskazał pan na stanowisku numer 2. Nie rozumiem natomiast wyboru jego redakcyjnego kolegi. Munir El Hamdawi sprawiał sporo problemów natury pozasportowej, na podstawie czego pewnie dokonano tego wyboru, ale jak chwilowo nie miał nasranego we łbie i grał, to był jedną z najlepszych dziewiątek, jakie Ajax miał w ostatnich latach. Lobował prawie jak Bergkamp. Sam postawił na Mike'a van der Horna. Powolny, pozbawiony jakiejkolwiek zwrotności, często popełniający głupie błędy środkowy obrońca, który na szczęście przestał odgrywać istotną rolę w klubie już jakiś czas temu. Najbardziej przeceniany piłkarz. Zacznijmy ode mnie, bo mój wybór prawdopodobnie wielu z was zaskoczy, część osób może popłuka się nawet w czoło. Wesley Sneijder, bo o nim mowa, z pewnością nie grał w Amsterdamie źle. Nie mógł grać źle, bo inaczej Madryt nie wyłożyłby za niego 27 milionów euro. Nie zmienia to jednak faktu, że w Amsterdamie nigdy nie grał na miarę moich oczekiwań. Miał być rozgrywającym z prawdziwego zdarzenia i liderem prowadzącym Ajax do sukcesów. Nie spełnił tych oczekiwań i nawet pomimo tego, że potrafił sieknąć ponad 20 goli w sezonie, to nigdy nie pozbyłem się wrażenia, że powinien dawać ekipie dwa razy więcej, zwłaszcza w rozegraniu. Moi goście wskazali natomiast na Andersena, który przez kolejne lata nie pokazuje choćby cienia talentu, jaki rzekomo posiada, oraz Boyle Sena, czyli faceta, który jakimś sposobem dorobił się w Ajaxie opaski kapitańskiej. Najbardziej niedoceniany piłkarz. Dla mnie zdecydowanie był to Nurdin Bukhari. Marokan był powszechnie wyśmiewany i uważany za jednego z najgorszych piłkarzy, którzy zakładali koszulkę Joden. Całkowicie niesłusznie. Były piłkarz Wisły zdecydowanie nie był wirtuozem, ale generalnie robił to, co do niego należało i dał Ajaxowi dużo więcej punktów, niż wielu osobom się wydawało. Czy wydaje dalej. Miki postawił na Stefano Denswila, a więc obrońcę, którego pozbyto się zdecydowanie zbyt lekko ręką. Kogoś, kto dałby dużo spokoju na środku obrony ekipy De Boera, a więc coś, czego mocno w Amsterdamie w ten moment brakuje. Leslie wskazał natomiast na Arasa Esbiliza. Skrzydłowego, który nigdy nie był poważnie brany pod uwagę w kontekście pierwszego składu, a który zrobił całkiem niezłą karierę w Rosji i rozwinął się dużo lepiej niż spodziewał się sztab szkoleniowy. Najlepszy transfer do klubu. Darmowy transfer Duńczyka, znanego jako Lasse Schöne, jest jednym z najlepszych biznesów w historii Ajaxu. Lasse, czy też Klasse,
wybitnie przyczynił się do zdobytych przez Debura tytułów mistrzowskich i nie sposób ocenić zakontraktowania pomocnika inaczej niż na piątkę z plusem. Stąd też duński sobowtór Kuby Błaszczykowskiego jest wyborem redakcji AFC Ajax.pl. Sam przez chwilę myślałem o podaniu tego samego nazwiska, ale zdecydowałem się na kogoś innego. Suarez może i kosztował spore, zwłaszcza jak na Flandię pieniądze, ale stopień, w jakim przerósł całą Eredivisję, ilość strzelonych przez Urosa bramek i pogryzienia Felaja przechyliły szalę na korzyść El Pistolero. Najgorszy transfer do klubu. Lerin Duarte. Słyszeliście o kimś takim? Nie? Nic dziwnego. Holender miał być zastępstwem dla sprzedanego na prędce Eriksena, przejął nawet numer Duńczyka i... W tym momencie klub chce się go pozbyć po tym, jak w Ajaxie nie pokazał, delikatnie mówiąc, niczego ciekawego. Dlatego też moi goście ponownie się zgadzają odnośnie swojego wyboru. Ja z kolei nie jestem w stanie wskazać na kogoś innego niż Miralem Sulejmani. Za astronomiczne w Holandii ponad 16 baniek Jonzen kupili ziomka o fajnym nazwisku i nic więcej. Najlepszy transfer z klubu. Ryan Babel w trakcie swojej przygody w Amsterdamie był dla mnie piłkarzem jednego zwodu i wiecznie niezadowolonym z ustawienia na lewym skrzydle Gnojkiem. Do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć, jakim sposobem Liverpool zapłacił za niego ponad 17 baniek. Nie rozumiem tej kwoty i dlatego uważam, że był to fantastyczny interes. Miki stwierdził, że pozbycie się El Hamdawiego, któremu totalnie już odwaliło, było dobrym posunięciem, a dla Lesleya pożegnanie Sulejmaniego, nawet jeżeli za darmo, również było powodem do świętowania. Najgorszy transfer z klubu. Wiecie, ile Ajax dostał za Rafaela van der Vaarta? 5 milionów euro. Serio. Dla mnie to skandal, nawet jeżeli wziąć pod uwagę tylko rok pozostałego kontraktu, problemy ze zdrowiem i nierówną formę Holendra. Leslie wskazał na pozbycie się lekką ręką Van Kessela, z którego faktycznie może jeszcze coś być, a Miki uznał, że oddanie za nieduże w sumie pieniądze Eriksena, do tego w taki sposób, że nie było możliwości należytego zastąpienia Duńczyka, jest czymś, z czym dalej ciężko mu się pogodzić. Ulubiony trener. 4 tytuły mistrzowskie z rzędu to wystarczająco dużo, by zyskać sobie głosy reprezentantów AFC Ajax.pl. Trudno się temu dziwić. Frank de Boer jest jedynym w historii Eredivisie szkoleniowcem z takim osiągnięciem. Dla mnie to jednak mało. Dużo bardziej cenią sobie sukcesy w Europie, stąd moja sympatia do Van Hala, który opiekował się Joden, kiedy zaczynałem kibicowanie ekipy z Amsterdamu i który zdołał wygrać Ligę Mistrzów. Najmniej lubiany trener. Ani przez chwilę nie podobał mi się pomysł zatrudnienia w Amsterdamie Martina Jola. Jola, który nie zrobił niczego, żeby zmienić moją opinię i który ciągłymi plotkami o odejściu do Anglii, których zresztą nie dementował, nastawiał mnie do siebie jeszcze bardziej negatywnie. Frank de Boer jest natomiast ponownym wyborem moich gości. Brzmi, jakby nie miało to sensu? Może i tak, ale jeżeli oglądacie Ajax, śledzicie wszystko, co się dzieje wokół klubu, wliczając w to konferencje prasowe, to pewnie rozumiecie, o co chodzi. Franki to człowiek, którego decyzje bardzo trudno zrozumieć, który w zasadzie nigdy nie widzi niczego złego w grze swoich podopiecznych i w ogóle wszystko zawsze jest spoko. To może irytować. Najlepiej wspominany mecz. Moi goście znowu są zgodni. Rozumiem to jednak. Wygrane 15 maja 2011 roku 3-1 spotkanie z Twente zakończyło 6-letnią ligową posuchę UD Goldenzonen i dało moim ulubieńcom mistrzostwo kraju. Piękne wydarzenie. Ja jednak rywalizację z odwiecznym rywalem z Rotterdamu przeżywam zawsze na tyle intensywnie, że musiałem wskazać na któryś z licznych, efektownych triumfów nad robactwem. Padło na rewanżowe spotkanie finału Pucharu Holandii z sezonu 2009-2010, kiedy to Ajax ośmieszył na dekuip gospodarzy tamtego meczu, wygrywając 4-1. Najgorzej wspominany mecz. Jako się rzekło, najbardziej przeżywam spotkania określane jako The Classiker. Od każdej reguły są jednak wyjątki i żadna z nielicznych porażek poniesionych w spotkaniach z rotterdamskimi pastuchami nie bolała tak bardzo jak przegrany z Juventusem po rzutach karnych mecz w finale Ligi Mistrzów w sezonie 1995-1996. Minęło niemal 20 lat, a siedzący we mnie dzieciak dalej płacze na samą myśl o tamtej porażce. Moi goście wybrali spotkania z zupełnie innej epoki. Przerżnięte haniebnie w finale Pucharu Holandii spotkanie z Zwolle i wymęczone, będące przez wzgląd na swoje okoliczności powodem do wstydu, zwycięstwo z Go Ahead Eagles. Najbardziej szkoda mi? Postaci tragicznych, jak w każdym innym klubie, w historii Ajaxu nigdy nie brakowało. Mi osobiście najbardziej żal pewnego rumuńskiego skrzydłowego.
Nicolae Mitea, bo o nim mowa, zapowiadał się naprawdę fantastycznie. Wszystko wskazywało na to, że będzie przekotem, a wyszło tak, że przez kontuzję zupełnie przepadł. Miki wskazał na Bojana, którego rok spędzony w Amsterdamie na wypożyczeniu trudno uznać za udany, w czym z pewnością nie pomagało rzucanie go po skrzydłach i problemy ze zdrowiem. Sam liczyłem na to, że Hiszpan zadomowi się w Holandii i być może zechce zostać w klubie na stałe, ale cóż, nie wyszło. Leslie postawił na Wassima Boya, którego zgubiła młodzieńcza głupota i który uznał, że mając niecałe 19 lat i nie mając ze sobą nawet debiutu w pierwszym zespole 1, dobrym pomysłem będzie zmienić klub na Juventus. Jak to się skończyło? Na pewno nie niespodzianką. 3 lata po tym transferze dalej pewnie mało kto z was o nim słyszał. No i to tyle. Dajcie znać w komentarzach, na ile zgadzacie się z naszymi typami i kogo najchętniej zobaczylibyście w następnej odsłonie serii. Jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące osób, które powinienem zaprosić do współudziału, to śmiało, chętnie o nich przeczytam. Dzięki za uwagę, cześć!